Idziemy dzisiaj na budowę, mamy taki dzień remontowo-budowlany. Właśnie Wojtek przyjechał podpytać tutaj, jak wyszło za parapety cenowo. Jedziemy za chwilkę do nas, do domku, zobaczyć, jak to wszystko wygląda i przy okazji ja zobaczę pierwszy raz zamontowane parapety. I Wy też. Także jestem bardzo podekscytowana, a później idziemy jeszcze ogarniać płytki, więc tak jak mówię, taki typowo remontowo-budowlany dzień. Zapraszam. Za każdym razem, jak przyjeżdżamy do naszego domu, to widać ten progres, to jest taka ekscytacja i totalny wzrusz w środku. Bo mimo, że mieszka się dobrze u moich rodziców, nie mamy na co narzekać, to brakuje już tej swojej przestrzeni i tej prywatności. To jest takie frustrujące nawet momentami, nie? Tak. Wojtku? I tak. Po prostu nie wiem, jak pewnie Ty też, ale ja czuję takie po prostu ostatnim czasem zdołowanie. Nie, no pogoda piękna, co tu się... Nie, ale pogoda nie pomaga w niczym. Nie, serio, w ostatnim czasie po prostu czuję, że mam dość codzienności po prostu. Denerwuje mnie wszystko. Wszystko, stałam się strasznie nerwowa. Wszystko mnie denerwuje, wszystko mnie irytuje. Chce mi się płakać. Boże, niech to będzie jesienna depresja tylko, proszę. Ja myślę, że ja jestem tym typem człowieka, który powinien zapadać w sen zimowy. Coś tu poszło nie tak. Będziesz miała swoje laleczki. Swoje zabaweczki, tak. Ona słucha i patrzy tylko tak na nas, nie? Tak. Tak. Co tam, dziadzio? Dawno cię nie było na vlogu, co? Super. No. A będę? Będziesz. Ja to czekaj, sobie zrobię fryzę. Super jestem teraz. Dobra, idziemy. Reakcja parapetów. Czas start. Wojtek, daję ci aparat i wierzę w twoje umiejętności, których nie masz. Ale zaufam ci. Dobra. Ale tu ciemno. Dobra, jesteśmy u góry w naszej sypialni. Specjalnie nie patrzę. Daję Wojtkowi aparat i będzie moja reakcja. Już mogę? Mogę ci dać? Chodź, to chodź tu. Bo jeszcze coś o tych aparatach, Boże, parapetach powiem. Pamiętaj, o co cię prosiłam. Dobra. Wiesz, jaka była moja pierwsza reakcja? Hmm? Jezus, co to takie jeszcze zaklejone z styropianem? Jakie jasne! Tylko może one są też skórzone, nie? Tak. Ło, jakie jasne, Boże Święty, ale piękne, bardzo mi się podobają. Wybraliśmy parapety. Mam pytanie jeszcze. Pamiętasz, jak Ci robiłam szybki kurs nagrywania na przykładzie miotły? No czy jestem cała? Dopiero teraz to zobaczyłem, dobra. Początek mówić krzywy, no. Jak to być dobrą vlogerką, jak nikt nie potrafi mnie nagrywać? Nogi ci ucinam, mogę? No to już rzutnij te nogi, no, mi twarz chociaż było widać, ja nie wiem. Twarz jest, no. Jestem na środku? Tak. Dobra, ona po prostu chce coś więcej widzieć. Więc wybraliśmy parapety z konglomeratu kwarcowego. Z tego względu, że tak, marmur też byłby fajny, ale marmur jest dosyć... Nasiąkliwy. Dosyć ciężkim materiałem w utrzymaniu. A zależało mi też na tym, że na przykład w momencie, gdy będziemy mieć tutaj na przykład doniczkę i nie najgorzej się nam gdzieś podcieknie woda od kwiatka, to na marmurze byłoby ciężko. A tutaj faktycznie w utrzymaniu jest fajniejszy, on jest bardziej twardy też, nie? Tak. Odporny na uszkodzenia. No i też bardzo fajny, bo jest biały, ale przy okazji zobaczycie na przebitce, on ma takie... Chmurki. Tak, ma coś na sobie takiego jak takie ciapki, coś w tym stylu. Coś takie... delikatnie pod marmur. Nie chcieliśmy, żeby to było przesadne, zdecydowanie, bo w ogóle faktura marmura nie pasuje do stylu mieszkania, jaki będziemy mieć, bo to bardziej pod glamur. A tutaj właśnie jest nawet fajne to, że w momencie, gdy gdzieś będzie, nie wiem, coś przybrudzonego, czy gdzieś się coś zarysuje, to nie będzie tego widać, więc naprawdę zarąbista sprawa. My myślimy pod każdym aspektem, wszystko trzeba przemyśleć, więc fajnie, podoba mi się. I w ogóle tutaj one też wychodzą nam prosto, a wcześniej mieliśmy parapety, które były tutaj tak zakończone, wiecie. No, no, no. Ale chyba się już takich nie robi parapetów, więc piękne i duże, zarąbiste, podoba mi się. Jedziemy teraz w stronę płytek, może jeszcze później w drodze powrotnej zahaczymy o budowę. Jeszcze nie powiedziałam co do marmuru, że marmur jest jednym z najdroższych, jak nie najdroższym materiałem. Nie granit? Może. No dobra, nie zmienia to faktu, że marmur jest drogi, więc kupować materiał, który jest drogi i po prostu chuchać na niego, dmuchać i broń Boże, żeby się nic na niego nie wylało, jest to bez sensu, bo tu chodzi o to też, żeby to po prostu na luzie użytkować. Dlatego konglomerat kwarcowy i według mnie prezentuje się pięknie. I've been trying to bend the rules.
I barely was walking. I've been trying harder all my life, 'cause I need to be perfect. If I could just be a little better, maybe you could be my salvation. Jesteśmy przy wyborze płytek na dół do piwnicy. Tak, piwnicy? I tutaj mamy płytkę na ścianę i właśnie potrzebujemy jej jeszcze, bo się koncepcja zmieniła. I znaleźliśmy od razu na starcie takie dwie bardzo podobne. Więc... Jakie duże oczy. Wybierasz płytki z rodzicami, co? Tak? Gdyby Gloria miała takie do pokoju. O panie, ale by była zabawa, co? Kofanka, szczotek do kibelka. Znalazłam taką bardzo ładną fancy, patrzcie, złota. Ładna. Ale my już mamy kupioną, także... No jedno pytanie. Czy chciałbyś coś jeszcze przekazać? Nie. Ale takie będziemy mieć, prawda, prysznic? Tak mi się podobają takie, wiecie, te słuchawki. One są już coraz bardziej modne, ale zarąbiste. Także takie coś. I to złoto, Idolo. Będziemy mieć umywalki w łazience wolnostojące i zastanawialiśmy się, czy wybrać baterię taką wychodzącą z blatu, czy wychodzącą ze ściany. Koniec końców będziemy mieć baterię wychodzącą ze ściany, więc oczywiście to, co mi się bardzo podoba, czyli mniej mycia, nie będzie mniej chlapania. Prawdopodobnie, co nie? No nie wiem. Kurde, i ja bardzo żałuję jednej rzeczy, że nie ma w sklepach, że nie leci woda mi z tego, bo ja nie mogę sprawdzić, czy mi chlapie, czy mi nie chlapie. Pokażę wam, jakie będziemy mieć płytki w naszej łazience takiej, powiedzmy, dla gości, łazience mniejszej. I to będą takie płytki, one są dostępne w Ramexie, o takiej strukturze... Nie wiem, czy są dostępne. No, nie wiem, czy są dostępne, tak? One są w Ramexie, to jest taka struktura kamienia, takiego jakby, nie wiem, takiej skałki i wygląda to przepięknie. Tylko my nie będziemy mieć jakby tych... jakby ścięć, tylko będziemy mieć równą ściankę, natomiast będą z góry nakierowane LEDy. Jesteśmy już na budowie, także pokażę wam, jak wygląda ta mała łazienka i zdradzę wam, jak wygląda też projekt. Więc mamy tutaj tą pierwszą ścianę, czyli ten grafitowy gres, dodatki w kolorze takiego drewna dębowego oraz złote i czarne i podświetlane lustro, więc wygląda to tak. I tutaj mamy prysznic na wprost i druga ściana będzie wyglądała w ten sposób, także zapowiada się pięknie. No i dodatkowo to okno, które tam widzicie, będzie zamurowane. Bye.
byliśmy tak głodni, że zapomniałam Wam pokazać. Zamówiliśmy sobie obiad z Florencji. Ja mam tutaj tagliatelle z łososiem. Wojtek ma burgera z halloumi. Ja też mam burgera z halloumi. I Wojtek miał jeszcze gazpacho, tak? Tak. Tak w ogóle te burgery z halloumi bardzo polecamy, są przepyszne. I tak samo bardzo dobra jest ta sałatka z wędzonym pstrągiem, co nie? To tak? To jakbyśmy mieli z Florencji polecić, to na pewno te dwie rzeczy to się top, nie? Tak, tak. Dawid, chcesz coś dodać? Pokazać Ci czy nie? Bo nie wiem. Dobre pierogi. A pokazać Ci czy nie? Co za różnica? No bo możesz się nie zgodzić na publikowanie Twojego wizerunku w sieci, później mnie pozwiesz. Serio, ja ostatnio mam tak, że się wolę ludzi pytać, czy chcą być na vlogu, bo to różnie bywa w życiu, wiesz? Pisemną zgodę poproszę. Dzidzia śpi, więc mama ma czas dla siebie. Czas dla siebie, czytaj sprzątanie. Tatuś gra, mama zapierdziela. Klasyczek. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, klikając poniższy przycisk, ten czerwony. A my widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia, hej!